Kocie apartamenty. Niezłe chaty, co? Ciekaw jestem, co musiałby mieć kot, żeby w takiej zamieszkać. Umysł, dobry wygląd, klasę. Wszystko, czego niestety większości z nas brakuje. No i zapomnieliście o najważniejszym. Bogatym właścicielu. Chodźmy za tym lordem Miau Miau. Może nas ktoś adoptuje. Zwykłe koty uliczne, takie jak wy, nie mogą tu mieszkać, więc zakładam, że naruszacie nasz teren. My? Naruszamy? Przepraszam waszą lordowską mość, ale mało mnie to obchodzi. Niezłe pomieszczenie! Każdego kota marzenie! To jest świetne miejsce. Czuję się jak prawdziwy kot z rezydencji. Zaraz poczujesz się jak siekana kocia wątróbka, jeśli się natychmiast stąd nie wyniesiesz. Tak? Ciekawe, kto nas wyrzuci? Fauntleroy, jesteś gdzieś tam? Fauntleroy? To brzmi całkiem podobnie jak wielki snop, koleś. Nie wiem, czy to snop, ale na pewno jest wielki. A jaki głodny. Nienawidzę posiłków, gdzie jestem głównym daniem. Szybko! Weźcie parasol! I skaczcie! Dlaczego jeszcze nie otwieracie parasola, głąby? Dobra! Jest fantastycznie! Uratowani! Ej, to jest życie, co? Ej, patrzcie, to sklep muzyczny Kleo. Wspaniale! Czy mielibyście ochotę wpaść na chwilę do mojej Kleo? Przepraszam! Przepraszam, Kleo. Bardzo przepraszamy, Kleo. To było niechcący. Byliśmy właśnie w jednym z tych eleganckich wieżowców w centrum miasta. A ja myślałam, że tam wolno wchodzić tylko kotom z klasą. Że niby co? A to, że w ogóle nie ma kotów z taką klasą w tej części miasta. Ach tak? Zobaczysz, że nie tylko zamieszkam w takim wieżowcu, ale będę jego właścicielem. Jak to zrobisz? Sam go sobie zbuduję. Ruszać się, chłopaki! Co? Wspaniałe kocie mieszkanie w pięknej śmietnikowej posiadłości. Dobra, Mungo! Jeszcze trochę podkop! Musimy mieć duży, elegancki hol. Szefie, to nie ma żadnego sensu! Mówiłem ci przecież, że to okno jest całkiem do niczego! Dla mnie jest świetne! Pracujcie, proszę, dalej! Hej! Kiedy spadamy, choinkę omijamy! Dobra robota! Odpalać! To się na pewno nie uda! Świetnie, Hektor! Trochę wyżej! Doskonale, stop! Udało nam się! Nareszcie mój własny apartament! Co? Co to jest? Witaj w kocich apartamentach, Leroyu! Nie mam mowy, żebyście zamienili mój śmietnik w luksusową dzielnicę kotów! Nie robiłbym tego na twoim miejscu. Żaden kot nie będzie mówił psu, co ma robić. Czasem pies musi pokazać kotom, kto jest szefem. Leroy, uważaj!
sami uważajcie. Jak już mówiłem, Leroyu, mamy tu apartamenty dla wielu kotów, a cały wolny rynek zostawiamy tak ambitnemu psu jak ty. Co o tym myślisz? Ten kot ma rację. Mógłbym otworzyć własny psi klub. To by mnie mogło uczynić bardzo bogatym. Och, Rifrafku, to takie ekscytujące. Wielkie otwarcie twojego własnego, pięknego wieżowca. Od tej chwili kocie apartamenty są oficjalnie otwarte. Odnieśliśmy sukces. Bardzo proszę tędy, do mojego ekskluzywnego psiego klubu. Dobra, jedziemy do góry. Ale widok! Jesteśmy na miejscu. Mamy tu przepiękne mieszkania z widokiem na rafinerię. Proszę tędy. Hej, nie stójcie tam! Chodźcie mi pomóc! Jasne, idziemy! Dziękuję. Dobra, kto następny? Mam już tylko dwa miejsca. To jest życie, co, Leroyu? Masz rację, stary. Mam tyle kości, że zakopywanie ich zajmie mi całe lata. Hej, Rifrafie, gdzie jest kort tenisowy? Kort tenisowy? Tu jest napisane, że jest kort tenisowy. Bez kortu nie płacimy. Ach, ten kort tenisowy. On, no owszem, on jest o tam. Chłopaki, gazem! Musimy zbudować kort tenisowy! Zaraz! Dobra, Rifraf! Siatka gotowa! Świetna robota! Chce pan zagrać? Jak to możliwe, żeby nie było basenu? Jeśli nie ma basenu, nie płacę. Nie ma sprawy, kochani. I jest z tej strony. No dalej, kop, idioto! O, 40-0. Hej! Odpukaj to, futrzasty! Kogo nazywasz futrzastym, kundlu? Więc? Co jest z moim luksusowym kotkiem? Nie mogę tego wszystkiego utrzymać. Żądania mieszkańców są niewyobrażalne. Korty tenisowe, sauny, wykładziny. O nie! Rifrafie! Cóż to za przedsiębiorstwo prowadzisz? Schodzi całkiem na psy! Hej, Leroy! Nie można tu nawet spokojnie popływać! O nie! Uspokójcie się, proszę! Na pewno można to załatwić pokojowo. Chcę dostać tego głupiego kota! Słuchaj, Rifraf, czy masz już tak dość jak ja? Pozbyłeś się swoich, kolej na mnie. Uczciwie. Dlaczego to zrobił? Tak, myślałem, że podoba mu się być potentatem. Gratulacje, partnerze. No, nareszcie koniec z interesami. Ale co na to wszystko powie Cleo? Nie mam apartamentu, nie mam dziewczyny. Mylisz się? Z apartamentem czy bez? Dla mnie zawsze jesteś wyjątkowy. Pochlebiasz mi, Cleo. Są miejsca, gdzie nie chcesz, żeby twój ulubieniec wchodził. Nie wolno! Może być tak dlatego, że zostawia włosy na twojej ulubionej kanapie.
albo jest niebezpieczny dla innego zwierzątka. Nie wolno! Nie wolno! To działa! Wersja polska Masterfilm. Reżyser Ewa Kania. Dialogi Dariusz Dunowski. Dźwięk Aleksandra Stępniewska. Montaż Renata Gontarz. Teksty piosenek Filip Łobodziński. Opracowanie muzyczne Eugeniusz Majchrzak. Kierownik produkcji Agnieszka Wiśniowska. Wystąpili Mieczysław Morański, Jarosław Domin, Piotr Dobrowolski, Jerzy Dominik, Wojciech Machnicki, Marek Frąckowiak, Joanna Wizmur, Robert Tondera i inni. Figiel, kawał, numer, szpas, to żywioł dla każdego z nas. My spełniamy każdą chęć, u nas dwa i dwa to pięć. Miasto rusza cały gang, może pośród nich zjawisz się i ty sam.